był źródłem no. A to Syberii. Pana pomysły, te bajery tutaj? Jak na razie tak. Pana? To pan takie widzę, miłuje się w takich gadżetach, nie? Po prostu jak to się nazywa, te, jak tutaj te migacze, o. No. Lubi pan taką, bo to modne jest w Indiach, jak gdzieś nas pokazują samochody, nie? To tak udekorowane fajnie są wszystkie. No mówię, jak wieczorem to ładnie tak po prostu piętek nie widać, nie? Aha, ładnie wygląda? Tak samo z tyłu te migacze są w tygie się założone. Aha. Te lampki do góry. No. A jak jakieś naprawy, to co sam pan robił, czy gdzieś pan zlecał? Ja coś drobnego się udał, a jak nie dało rady, to... To gdzieś pan dawał komuś? Była coś, to już po prostu, który był na tym, jak to się mówi, uczył się na tym, nie? Aha. Się po prostu... Ostatnio gdzie pan był na jakiejś podróży dalszej? Nie, gdzie na specjalnego... U mnie samolot był po to, żeby po prostu do mojej potrzeby, nie? Rozumiem. A nie tam, żeby gdzieś tam jechać na jakieś wystawie, na jakieś tam kwadroty. Rozumiem. Ale zaczepiali pana na ulicy? Jak pan jechał gdzieś? No zaczepiali? No to z ciekawości same. Z ciekawości? Przeważnie jak policjant siedzi, jak nie no to wie pan czemu pana zatrzymał? No nie wiem, nie? Aha. Na pewno, nie? Aha, w ten sposób. No. Same ciekawości, nie? No tak, ale niech pan powie a propos tej ceny, to ile by pan cenił? No tak gdzieś kurwa koło dy, 8 by musiało prawie się przynieść, nie? No. Jak komuś pasuje, jak komuś nie pasuje, to trudno. No wiem o co chodzi. Ale tą cenę to jak pan ustalił? Ma pan jakieś kryteria takie ogólnie? No to chodzi, że chodzi, żeby coś po prostu kurwa kupił, jeszcze jak to się mówi. Aha, jeszcze jakiś samochód ogólnie, chodzi, tak? Chodzi, żeby sobie kupił jakieś stare tam kurwa, jakieś tam Toyota czy coś takiego. No. Tak gdzieś tak podporządne jakieś tam kurwa te 500 czy 600, nie, czy tam Maciza, tak kurwa. Nie ma. Rozumiem, no ale wie pan, takiego samochodzie kupi taniej, nie? Niekoniecznie trzeba wydać tyle pieniędzy, nie? No rozumiem, ale mówię, że coś tego, ale wiem, ktoś kupić, kogoś coś lepszego, to się troszkę więcej daje, to jest sprawa. Aha. Bo już miałem okazję tego kupić na Tiso. Ale, no. 99 rocznik. Aha. Za 4,5, nie? Aha. Znaczy to się opłaciło, czy to nie, bo tam na tym się nie zna. Czemu? No zależy od stanu technicznego. Tylko wie pan... Niby jest po prostu doinwestowany jeszcze. Tutaj o tyle jest, ja panu powiem, jaki jest minus tej syrenki. Bo niewątpliwym plusem to jest jej rocznik i ze 104, ale minusem uważam, jednak są duże zmiany, nie? Jakie pan. Czy poprzednik zrobił, czy pan i tak dalej, nie? Że... Zmiany, które ja zrobiłem, to mówię, jest przemalowane. Aha. No i co pozałożyłem sobie te nie? A tak nie. No te gadżety to ja nie mówię o tych gadżetach, bo to można ściągnąć w każdej chwili, nie? Jak komuś nie pasują te precjoza, ale jeżeli chodzi o takie inne zmiany, takie konstrukcyjne, to dosyć sporo tego jest. Nie? Żeby tam tylko tę śrubę założyć tu, a tą śrubę przełożyć tam, przykładowo coś takiego, to żeby takiego nic po prostu nie. Czy te wajcha zamiast tu, to wajcha to zrobić. Nie, bo widzi pan, na przykład jakby chcieć powrócić do oryginału, to dostać taką szybkę, to graniczy z cudem, nie? Widzi pan? Na przykład tu, nie? Takie szybki przykładowo, to tam jak to się nazywa? Ma pan jakieś części do tej syrenki jeszcze? No leży tam po dwa, niektóre są, no nie nowe, używane, ale po prostu jest tam tego, nie? Jest po tego, tak? Jakie ma pan części? Przeguby, płośki, tam takie... Ale ale z takich części blacharskich nie ma pan nic. Nie, blacharka to nie. Rozumiem. No i potem jeszcze tam, no, jak to się nazywa? No, szybko. Ciekawości, nie? Jak to wygląda wszystko? Można porobić. Aha, fajnie, no podoba mi się. A niech pan powie mi... No ale co, jakieś propozycje cenowe były, jak pan gdzieś zatrzymywał się, żeby ktoś chciał kupić, tak faktycznie? No, było tam, żeby po prostu jak to był cygan gdzieś tam, i to... Mówi Mercedesa, nie? Co Mercedesa? No samochód Mercedesa, nie? Te stare tepeczki, jak to się mówi. No wiem. No to mi jako krowa bielarno, nie? Aha. To on proponował się zamienić, tak? Zamienić się, nie? Kiedy to było? No to był gdzieś po 80 rok, może. Rozumiem. Czyli dawno temu, na dobrą sprawę to było 35 lat temu, nie? No bo gdzieś 89, 89. No to już stare dzieje. To jeszcze ona wtedy, podejrzewam, że wyglądała nieco inaczej, nie? Ta syrenka. Nie, no na niebiesko było już, nie? Na niebiesko było już? Na niebiesko było, bo jak kupiłem, to był zjebany z tyłu ten kufer tam, nie? To była klapa zjebana, nie? Aha. No, tam mi trochę to nie pasowało, jedzie mój kuzyn, tam po prostu powiedział kuzyn. Mój kuzynki wąt. Aha. Lakiernikiem, nie? Rozumiem. Mówię, zrobić sobie pan tą miejscową, może prawkę robi, tak malowanie, nie? No. To zrobimy panu, sikniemy całe, nie? Pewnie. Wracamy, nie? Z powrotem. A, już widzę ten zakręt. No. Już widzę, gdzie jesteśmy. No
fajnie, a tak to co, po zakupy i tak dalej, to pan jedzie dzisiaj, nie? Do lekarza, do kościoła, no tam coś załatwi, coś tego, nie? Rozumiem, to pan wsiada i jedzie, nie? Zima, nie zima, pewnie zapala bez problemu, nie? Bez problemu. Bo ma pan prądnicę cały czas, nie? Nie ma alternatora. Miałem przerobić, ale mówię, kurwa, to wyzać kable, przekłody i to wszystko, uchwyty no, i no. Tam do paska, do tego bym chciał przekłodać, to wszystko by na kichu. Tak. A motor jest na chodzie, czy to już dawno nie używany? Motor jak postawiłem w październiku, tak do tej pory się nie był używany. Aha, zobaczymy zaraz jak ten motor wygląda, nie? Ale po prostu tak, że na chodzie jest cały po prostu... Nie ma to chodzi. Jak to się nazywa? Cały czas, no wiadomo, że coś przeniósł. No, ekipa już zagląda za panem. Coś już ekipa za panem zagląda. To on siedzi, patrzą i się dziwią. Ciekawą się. Z ciekawości, co tu się dzieje, patrzą, nie? Z ciekawości. Chce pan jeszcze ostatnią rundę zrobić? Stachu, weź te okulory, te mi się powie sobie. Tak. Zrobi pan rundę? Niech jadę. Może chłopaków jeszcze przewieźć na koniec? Nie. A oni jechali kiedyś z Sewinką? Trochę. Ja, wiesz, tam przewieźć, dzieciaku. A to co moje. Dobra. No to co, chcecie się przejechać? Ostatnia szansa. Ja bym się przejechał autobusem, ja bym wsiadła za kierownicę. Ja jadę, ale... Za kierownicę to nie polecam, to nie jest prosty. No tu te biegi. Z Stachem pojadę? Ze Stachem, tak. Stachu, chodź, przejadę pierwszy rok. Stachu. Stachu. Mogę się przejechać? Nie no, lewarek to mógł pan... A, pompka, dobra. Lewarek to niech pan zostawi. To rybka też jest moja. Za Mirą. Jak coś tam pan ma do syrenki, niech pan da, bo to i tak panu już się nie przyda, nie? Ale co pan ma? Ale co pan ma w innym miejscu? No reser jest tam tylni. Aha, no to włożymy do bagażnika. Opony są jeszcze. No dobre chociaż jakieś? No możliwe są. Ule, do ryku chcesz jechać? Chcesz jechać ze Stachem? To co, jedziecie? Ja jadę, ale mi zdjęcie tam zrobi się dzisiaj. Nie wiem. Takie bandy, panu. Ja jadę z przodu. No ja możemy zdjęcie. Mi się Wszystko stało. Pójdź, przedaję dzisiaj. Stacha też weź pan. Stasia, wróci się. No Stasia, to jakby mieszkał bliżej, to ja bym go zgłosił gdzieś, może by chcieli przyjechać, nie? No bo tak to będzie odległość za duża. Kota czarnego też weźmie Stasia. Nic tam od syrenki nie ma jakiejś części? A to są takie tam, no nie wiem. Nie, narzędzia to nie, to mnie niepotrzebne narzędzi, nie? Kurde, ale brudne. Kota? A to zawsze nagrywa? Pewnie. To okulory bez. To co, jedzie pan? Jedzie pan? Jadę jeszcze. No już, starczy. A jeszcze te wykodziny? Nie, to. Nie, to zostaje bez przesady, nie? Rybarek. Dobra. No i dobra. Tylko musi być? No niech będzie, no jak tam chce pan zabrać, to niech pan zabierze, no. Jak panu potrzebny, to niech pan weźmie. Żaden problem. Taki za krótki, tak jest, dobra. No i dobra. To co? Ja włożyłem rozumieć. Wszystko. Koło zostaje, no? Tak. Panie, jeszcze kuka pojedynczej. To co, jedziesz? Bo jak nie, to ładujemy. Jadę. A jeszcze tutaj? Nie, no to te gadżety niech pan zostawi. To cały urok w tym. Nie, okulary zabiorę. Okulary okej, ale resztę niech pan zostawi. To już niech pójdzie charakter z panem. Mówię. Piaska sobie weź na pamiątkę z Stachu. Mówię serio. Niech pan zostawi. Nie wiem, czy się nie spierdoliło. Co ma się spierdzielić?
czemu? Mruga tam z tyłu? Filmik zrób na bit. Mruga, 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 widać, tak. Dwa? Tak. No mruga, mruga, no. Nawet ma zabot, nawet tu. Mruga, mruga. Dobra, to już resztę niech pan zostawi, to są, to już, wie pan, ja też już pokażę to ludziom, jak pan tutaj serce włożył. Nie, pan jeszcze to jeszcze nie ma w zanadrzu. Proszę? W zanadrzu nie ma co. Lampkę weź sobie. Lampkę tak. Jaką lampkę? To jest kurwa pieniądze, jak to się nazywa. Może jeszcze stary dany. Lampkę to może pan wziąć, tę apteczkę może pan zabrać, nie? No, tam apteczka tak, to pani tam leki się po prostu, że... To nie jest, gdzie go do samochodu zanimuć. No to ja kurde sobie tam w środku jedno błoto będzie. A to się kupię, rozumiem. To grosze kosztuje, to grosze kurwa kosztuje. Ej, co? Może pan zabrać to. To gadżety niech pan zostawi, to co było tutaj. Wszystko zostaje, już to niech pójdzie. Gadżety zostają, jako pana, jako pana, tak jakby pan tam siedział, tak będzie. Pamiątka. Dokładnie. Dobra, to co, będzie jazda czy ładować? Nie, chcę się stało jazda. No i cóż ja mogę powiedzieć, wczoraj jeździł pan Staszek, dzisiaj, no można powiedzieć, że jeżdżę ja. Kilka gadżetów mi się podoba. Na przykład to, naciskam stopik. Proszę bardzo, kwiatuszek środkowy się zapala, tak? Włączam kierunkowskaz prawy, prawy kwiatuszek się pali. Włączam kierunkowskaz lewy, lewy kwiatuszek się pali. No, także ja myślę, że jakby pan Staszek ruszył na Indie, to absolutnie mógłby się czuć jak swój. Że nikt by nie rozpoznał, że przyleciał z Europy, a tym bardziej z Polski. Tyle ma tu różnych gadżetów, że nawet śmiem twierdzić, że w Indii, co niektórzy są, że tak powiem, słabsi. Aha, jeszcze co mogę pokazać. O, proszę bardzo, tylny kierunkowskaz, jeden, tylny kierunkowskaz, drugi. Gaz. Pięknie reaguje na gaz, żwawo. Pół zbiornika paliwa. Nic, tylko szykować się do Sopotu na wyjazd. Na podbój. Podbój polski. A mogą światła zapalić, żeby nie było, że tutaj może nic nie działa. Tu wszystko działa. Tak jak powinno. Kierunkowskaz może włączę. Zademonstruję, jak to u Staszka chodziło. No ja bym powiedział, że pszczółeczka. Pszczółeczka. No taka nawet by można było powiedzieć lalunia. Dobra, dziękuję bardzo, bo szkoda paliwa. Jak mam do tego Sopotu dojechać faktycznie, to muszę iść się spakować i powolutku, powolutku jechać tak na poniedziałek, żeby być na miejscu. Dzisiaj jest sobota. No, pa, pa.